Zapraszam Państwa na premierę Gucia Zaczarowanego na motywach powieści Zofii Urbanowskiej. Scenariusz i reżyseria Jarosław Sparażyński. Producentem spektaklu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie. Zapraszam. Jak zachowują się dzieci. Oj, no przestań narzekać. No, takie już mamy zadanie. Zadanie. Łatwo i przyjemnie jest zlecić takie zadanie. Ale jak ktoś ciągle goni cię z packą, a ty nie wiesz, gdzie się schować, to już nie jest tak miło i przyjemnie. Przestań marudzić, no. Lepiej pomyśl, ilu dzieciakom udało nam się pomóc, o. No dobra. Ale ten tutaj to już jest wyjątkowo wredny. No i bardzo dobrze. No, mamy większe wyzwanie. Pamiętaj, jak zbierzemy wystarczającą ilość dowodów, no to, a zresztą co ja ci będę mówić, sama doskonale wiesz. No dobra. Będzie problem z pożyczkami. Dużo ich, ale... Ale za te ceny nie opłaca się ich zbierać. Z truskawkami też było słabo, a tu trzeba ludziom zapłacić. Może jak w przyszłym roku wybuduję te chłodnie, to nic się nie zmarnuje. Ale trzeba będzie ludziom zapłacić. Kredyt. Policzmy jeszcze raz. Nauka Helusi i Gucia. Dom. Trzeba będzie zaoszczędzić. Halinko, w tym roku musimy zrezygnować z wakacji. Nie starcza nam pieniędzy. Sok z aronii ma dużo witaminy C. Gucia powinien pić więcej soku z aronii. Ale jak go przekonać? Juziu, wygoń te muszyska, przeszkadzają mi. Tak, oczywiście, proszę pani, już się robi. Sio! On lubi te chipsy i słodycze. No ale nie mogę mu zabronić. On tak szybko się denerwuje. Cały czas leży w łóżku, jeszcze ostatnio ta noga. Jak dobrze, że załatwiliśmy mu prywatną nauczycielkę. Przecież w takim stanie nie mógłby chodzić do szkoły. A mówiłeś coś, Henryku? Tak, mam problem z pożyczkami. Pożyczki! A może konfitura z pożyczek zasmakowałaby Guciowi? Świetny pomysł. Zaraz znajdę jakiś przepis. 15 lipca 1410 na polu pod Grunwaldem miała miejsce jedna z największych bitew między krzyżakami pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena.
a siłami polskimi pod wodzą Władysława Jagieły i litewskiego księcia Witolda zakończono zwycięstwo Polaków i ich sprzymierzeńców. Biedna ta pani Halinka. No, jak ona sobie daje radę z tym nic po nim? Nie mam pojęcia. Ale przynajmniej z Helusią nie ma problemu. O, to prawda. Zginął w niej obok znaczącej liczby krzyżaków wielki mistrz zakonu. Bitwa zapoczątkowała zmierzch potęgi zakonu. A właściwie, to gdzie ten grunwald się znajduje? Tato! Tato! Gdzie znajduje się grunwald? Helusiu, proszę, nie teraz. Zapytaj mamy. Mamo, gdzie znajduje się grunwald? No wiesz, ten, gdzie ta bitwa była. Córeczko, później. Albo idzie do panny Alino, przecież to ona jest nauczycielką. I am you are. Here she it. It's. We are, you are i they are. Pamiętaj, zaimek I zawsze piszemy wielką literą. Musisz jeszcze nauczyć się to odmieniać. Tak jak w języku polskim to nie jest trudne. Na przykład... Ja jestem z Polski. Tam stoi mój tata, a obok jego... Ha! Bzdury! Mój tata siedzi, a nie stoi, a pani jest głupia i ślepa. Nawet tych much pani nie widzi? Józiu! Muchy, muchy! Muchy! Oj, Guciu, Guciu, a nie mógłbyś czasem sam się ruszyć? Nie marudź, tylko je przegoń. To ty jesteś służącą. Panno Alu, a gdzie znajduje się Grunwald? Ja nie wytrzymam, Helusiu, nie teraz! Helusiu, ta głupia nauczycielka jest ślepa. Mówi, że tata stoi. Panie Henryku, Gucio znowu niegrzecznie się do mnie odzywa. Nie chce się uczyć i cały czas gra na telefonie. Panno Alu, proszę załatwić to z żoną. Pani Halinko. Pani Alu, on pewnie jest przemęczony. Proszę mu wybaczyć. Jutro dokończycie lekcję. Jak pani uważa? Dzień dobry, ciociu. Dzień dobry, wujku. Hej, wujku. Dzień dobry, ciociu. Hej, zobacz, co mam. Ale super. Co chcesz za nią? Co ty? Ona nie jest na sprzedaż. No ale przecież możemy sobie postrzelać. No dobra, no ale teraz będzie trochę moja. No dobra. No ale już dość tych powitań. Józiu, weź dzieci, pójdźcie do pokoi. A wieczorem zapraszam na koncert Słowika. Ciociu, bo ja nigdy nie słyszałam Słowika. A czy naprawdę tak wspaniale śpiewa? A to Słowik czy Słowikowa śpiewa? Już dość tych pytań. Zaraz powinien zacząć. Atakować mamy! Łuciu, przestań, bo przestraszysz Słowika! Nienawidzę śpiewu, nienawidzę Słowików. Co to za hałasy? Przecież mieliście słuchać Słowika. Myślałem, że będę miał trochę spokoju. Halinko, proszę cię, uspokój ich. Dzieci, chodźcie tutaj. A ty, Buciu, dziś wieczorem żadnych gier. Powiem Józi, by zabrała konsolę. Głupi Słowik. Przez niego mamy zmarnowany wieczór. No, masz rację. Ale co możemy zrobić? Mam pomysł. Ustrzelimy głupiego ptasia. Trochę go szkoda. Nie gadaj za mną. Chyba tu jest. Mam się tym głupim ptasiorze. Ciociu, przestał. Już skończył? Dziwne. Zawsze śpiewam w nocy. Mamo. Mogę pokazać Jankowi tę nową grę? Ten ptasior już nie śpiewa. Guciu, to Słowik. No dobrze, pograjcie trochę, ale nie za długo. Hurra! Widziałaś? No. Widziałam.
Widziałam. O nie, tak dłużej być nie może. Nie. Musimy o tym zameldować jak najszybciej. Koniecznie. Dobra, a teraz pokażę ci tą fantastyczną grę. Co biegnę i już widzę, ktoś mnie goni. Przyspieszam kroku i pistolet trzymam w poni. W plecaku jeszcze trzy granaty mi zostały. Tem atakują, tłumy wroga oszalały. Widzę u kolego, o-o. Czy ktoś widział coś lepszego, o-o. To dlatego każdy z nas chce w ten sposób spędzać czas. Lego, o-o. Czy ktoś widział coś lepszego, o-o. To dlatego każdy z nas chce w ten sposób spędzać czas. Otwieram bramę, jestem już po drugiej stronie. Znajduję nową broń i już podbiegam do niej. Wyraźnie czuję, że mój cel jest bardzo bliski. Przeładowuję i rozwalam wszystkich. Gdy widzę o mój kolego, o-o. Czy ktoś widział coś lepszego, o-o. To dlatego każdy z nas chce w ten sposób spędzać czas. Gdy widzę o mój kolego, o-o. Czy ktoś widział coś lepszego, o-o. Dlatego każdy z nas chce w ten sposób spędzać czas. Mamy fantastyczną grę. A możemy z nami pokrać? Nie, to nie jest gra dla bab. Gruciu, no co ty wygadujesz? Przecież to nasze kuzynki. No, dajcie chociaż trochę popatrzeć. No, popatrzeć to chyba możecie. Nie! Żadnych bab! Baby są głupie. Marianno! Pośpiesz się! Już idę. A moje ubrania gdzie? No, chwileczkę. Musiałam tą walizkę przytaszczyć. Asia! Asia! Hej! Panie, że wpadłaś! Hej. Na szczęście popędziłam troszeczkę rodziców, no i skróciliśmy nasz pobyt na Hawajach. Byłaś na Hawajach? Opowiadaj. Nie ma co opowiadać. Hawaje są przereklamowane. Dlaczego? Zrozumiesz, jak polecisz tam ze trzy razy. Wow, ale ciuchy. Ale po co ci jechasz tyle? Przecież przyjechałaś na trzy dni. Może i na trzy dni? Ale kto to będzie wiedział, w co ja będę miała ochotę się ubrać? Musimy być przygotowane na każdą okazję. Nieprawdaż, Marianno? Tak. Oczywiście, panika ma jak zwykle rację. Już dosyć, dziewczyny. Później sobie pooglądacie i poprzymierzacie. Marianno, zabierz proszę szafę do mojego pokoju. A my, dziewczyny, pobawmy się w coś. Może w karka? Świetnie. Dobra, Helusia wylicza. Ale czekajcie. A może chłopaki się z nami pobawią? No, chętnie. A co ty, Janek, baba jesteś? Nie będę się bawił w żadne dziewczyńskie zabawy. No dobra, to jutro się z wami pobawię, bo dzisiaj boli mnie noga. Nieważne, Helusia, dawaj. Enne due rike fake torba borba usne smake deus maus kus mateus i morele bax. Helusia! Jak mogłaś wybrać taką głupią wyliczankę? Pomyliłaś się, jeszcze raz! Dobra. Ene due rike fake torba borba usme smake deus maus kus mateus i morele bax. Fajna ta akcja. Gonisz! Też bym chciał tak jeździć po świecie jak ona. Ale to baba! I starzy mają Polskę jak gonisz? Widziałeś jaki tablet ma? I ubrana do domu. Fajna. A mówiłeś, że baba. No bo baba! No ale wiesz, taka fajniejsza. Hej! Szczaj! To się nie liczy!
kolacja. Chodźcie szybko. Janek, zawołaj Joasię. Juziu, Janek jest bardzo głodny. Ja zawołam Joasię. Dobrze, chodź Janek, no szybciej, no Janek, no... Chyba mamy jeszcze jeden problem. No, też mi się tak wydaje. Joasia, musimy o tym jak najszybciej zamiatować. Czekaj, muszko. A może dałybyśmy jej jeszcze jedną szansę? No, ostatnią, taką jedną, malutką. Ostatnią? Jedną, no chodź, lecimy. Guciu, śniadanko! Nie widzisz, że jestem zajęty? No ale zobacz, co ci przyniosłam. Zjedz chociaż trochę, bo po śniadaniu... No nie! Nie rozumiesz? Zabieraj to! No dobrze, jak nie, to nie. Ale mama nie będzie zadowolona. Guciu, wszyscy już wstali. Odłóż tę grę. Jeszcze tam. Czego? Pani Helinko poprosiła, żebyśmy dokończyli wczorajszą lekcję. No nie! Uspokój się. Twojemu tacie bardzo zależy na tym, żebyś był mądry. Żebyś znał języki. Spójrz, przyniosłam ci książkę. Otwórz na stronie 25, a ja przypomnę, na czym wczoraj skończyliśmy. Pamiętasz? Odmiana zaimków. Mój, mine, twój, your, jego, his, jej. No nie! Nie wytrzymam tego dłużej! Zabieraj to! Nie chcę, rozumiesz? Poza tym boli mnie głowa. No boli mnie głowa! Ale co tu się dzieje? Pani Halinko, z dzisiejszej lekcji chyba nic nie będzie. Zastanawiam się, czy nie zrezygnować z pracy u państwa. Pani Alu, później o tym porozmawiamy. Ale Guciu, co ci jest? Boli mnie głowa. Pani Józiu, czy Guciu coś jadł? Przyniosłam, ale nie chciał. No to z głodu. Weź dziewczynki, przygotujcie mu coś. Oczywiście. A ja już idę. Mamo, znowu gdzieś wychodzisz? Gdzie ty chodzisz? Czemu mnie zostawiasz? Guciu, ja cię naprawdę bardzo kocham. Ale teraz muszę już iść. Zjedz coś. Wykwintna jajecznica z pieczarkami i truflami. Rolaczki z ciasta francuskiego z pesto. Ohida. Filety z kurczaka z serem z sosem beszamelowym. Jak ktoś w ogóle może coś takiego jeść? Domowy sernik pod pierzynką z malinami. Nie lubię. Czekoladowe brownie z truskawkami. Ohida. Kulki serowe ze śmietanką. No nie, rozumiesz, nie chcę! A co to znowu za krzyki od samego rana? Panie Henryku, on nie chce jeść! I nie chce się uczyć! Guciu, zachowujesz się jak baba. Prawdziwy mężczyzna nie wrzeszczy tak, nawet jeżeli coś go boli. No tato, ja już się... Stop! Nie tłumacz się. Krzyczcie sobie, ale nie w moim domu. W sumie mam pomysł. Pójdziemy na piknik. Na łączkę. Józiu, przygotuj wszystko. A wy dzieci się uszykujcie. Helusiu. Guciu, poczekaj. Mam prośbę. Nie pomógłbyś mi przygotować rower na wycieczkę. Trzeba dopompować koła. No, o, przyszła po prośbę. Dobrze, pomogę. Ale nie za darmo. Za pracę trzeba płacić. Zapłać, to dopompuję. Ale Guciu, ja nie mogę ci zapłacić, ja nie mam pieniędzy. Sknera, dusi grosz. Widziałem, że masz. No... Tak, mam, ale teraz są mi bardzo potrzebne. To sama sobie pompuj. Guciu? Ten rower to dla mnie. A, dla ciebie. Nie wiedziałem. No dobrze, pomogę. Ale Helusia jest sknerą. Marianno! Marianno!
Zamykaj szafę. Już. No, to co panienka dzisiaj ubierze? No ja proponuję coś lekkiego i wygodnego. Jak chcecie, możecie pooglądać sobie moje kreacje. No to... O, no może ta. Tutaj panienka była w Paryżu. Ale już nie jesteśmy w Paryżu. A, no tak, rozumiem. No to może... O, ta! Tą panienkę kupiła w Londynie. Bardzo się panience podobała. Ale to było kiedyś. Wiem. Poproszę tę różową z farbankami, którą ostatnio mama mi kupiła. No, ale Joasiu, tej przecież nie zabraliśmy. No, mama panienki powiedziała, że ma być na bal na zakończenie roku i że nie chce, żeby się zniszczyła. Czy wariatna nie rozumie, czy zrozumieć nie chce? Muszę dzisiaj iść na piknik w tej właśnie sukience. A dlaczego nie? Bo tak właśnie mi się chce. A dlaczego nie? Przecież w życiu najważniejsza jest najnowsza moda. Ale czemu? A dlaczego nie? Bo tak właśnie mi się chce. Ale czemu? A dlaczego nie? Bo tak właśnie mi się chce. Czy Marianna nie rozumie, co ja teraz czuję? Ja się z tego stresu przecież zaraz rozchoruję. Ale czemu? A dlaczego nie? Każdy mówi dziś to. Masz słuchaczy mnie, a nie mamy. Mama ma swoich służących. Zabieraj się z tymi szmatami. Nie chcesz żadnej sukienki i żadnej głupiej Marianny. Wyroś się! No, jak sobie panienka życzy. No, wiesz, Joasiu, jest mi naprawdę przykro. No, znam cię od małego. Zawsze się tobą opiekowałam. Zawsze cię kochałam jak własną córkę. Zawiodłam się. Już dłużej tego nie wytrzymam. Odchodzę. Na zawsze. Weszła i bardzo dobrze. Ale czy nie potraktowałaś jej nazbyt surowo? Nie martwcie się. To nie pierwszy raz. Ona tylko tak gada. Nie odejdzie. No skoro tak mówisz, ty chyba wiesz lepiej. Dziewczyny, jedziemy na wycieczkę. Dobra, zbieramy się. Dobra, chodźcie. Nie, tego już za wiele. Koniecznie musimy o tym wszystkim opowiedzieć szefowi. Ona musi ponieść karę. Oczywiście. Chodź. Tu jest jeszcze. Jerzy, poproszę. Dobra, słuchajcie, dawajcie.
tu się dzieje? Co wy robicie? Mam nadzieję, że to wszystko posprzątacie. Ale ja właściwie w innej sprawie. Ja do Joasi. Joasiu, panna Marianna wyjechała. Kazała mi przekazać, że życzy ci szczęścia i że ma nadzieję, że się zmienisz. Ale ona dłużej nie mogła wytrzymać takiego traktowania. Przykro mi. Głupia Marianna, jak ona mogła mi to zrobić? Patrzcie tam, ile jest! Wow. Za twoje zachowanie spotka cię kara. Sama musisz poznać, co to znaczy usługiwać innym. Zamieniam cię w pszczołę. A na znak, że jesteś ludzkim pokutnikiem, otrzymujesz czerwoną czapeczkę. Mam nadzieję, że zrozumiesz swoje zachowanie i się zmienisz. Dopiero wtedy zjawię się ja. Do widzenia. Dzieci, robi się późno, zbierajmy się. Józiu! Józiu! Już. Ale mamo, Jasia gdzieś zniknęła. Jak to Jasia zniknęła? Poszukajmy jej. Józiu, zbierz nasze rzeczy, my jeszcze poszukamy Jasi. Jasiu! Asia! Jasiu! Jasia! Jasiu! Buciu, a ty czemu? Asia! Jasiu! Jestem zmęczony. Muszę odpocząć. No dobrze, odpocznij. Asia! Asia! Kogucie wysyłanie? Ale ty! Jest bardzo nieładne. Nie szanujesz innych ludzi, a w stosunku do przyrody bywasz okrutny. Za to spotka cię zasłużona kara. Zostajesz muchą. A na znak, że jesteś ludzkim pokutnikiem, otrzymujesz czerwoną czapeczkę. Mam nadzieję, że zrozumiesz swoje zachowanie i się zmienisz. Wtedy zjawię się ja. Do widzenia. Nasza praca nie ma.
serca nie ma końca. Słońce świeci, czy deszcz pada, zawsze gdzieś się coś rozkłada. Tu padlinka, tam padlinka, czuję jak mi leci ślinka. Gdy się znajdzie jakiś trup, znajdzie jakiś trup, to my go na talerz siup. A wy co się obijacie? Już bierzcie ten wózek. No i raz, i dwa, i raz, i dwa, i raz. Łatwo ci mówić, Boniface. My tu ciężko pracujemy, a ty sobie chodzisz. Oj, nie zapominaj się, Onufry. Pamiętaj, że tu ja jestem szefem. Zobaczcie no, mamy jeszcze kawał terenu do przeszukania. Wy się stoicie. No, szybciej. I raz, i dwa, i raz, i dwa. No dobra, robimy przerwę. Ale się nie cieszcie tak, teraz będziemy szukać. Bonifacy, jestem głodny. A może tak, napoczęlibyśmy kawałek skrzydełka? Już całkiem pięknie śmierdzi. No, Bonifacy, albo nóżkę. Spokój! Lenie! Rozkaz węszyć! Rozkaz grzebać! No, jak znajdziecie jakąś padlinkę, no to wtedy sobie urządzimy ucztę. No ale co na wózku, to dla dzieci! Ale tu nie ma żadnej padlinki, nic nie czuję. Źle szukasz. Chyba cię znalazłem, tylko jeszcze nie śmierdzi. Nie wiem, czy się nada. Ty rzeczywiście jakiś świeżak. Ale co tam, zjedzmy go. I raz, i dwa. Au! Zostawcie mnie, wstrętni ludożercy. Patrz, Onufry, on żyje. Nie nadaje się do jedzenia. A my nie jesteśmy ludożercy. Co najwyżej muchożercy. A dokładnie padlinożercy. Jak można zbierać i jeść padlinę? Wstrętne. Zobacz, pafnucy, on ma czerwoną czapeczkę. To ludzki pokutnik. Ty, rzeczywiście. Łeno, to cię przepraszamy. Żeśmy nie zauważyli tej twojej czapeczki. A co ma czapeczka do tego? Jak to? Nikt ci nie wytłumaczył? Żadne zwierzę nie może skrzywdzić nikogo noszącego czerwoną czapeczkę. Ludzki pokutnik jest pod ochroną. No ale jak można zbierać i jeść padlinę? Wstrętne. My jesteśmy chrząszcze grabarze. No, zrozum, że to dzięki nam panuje porządek w przyrodzie. No właśnie. Niestety... ludzie zostawiają teraz tyle śmieci, że w przyrodzie zapanował bałagan. A żadne ze zwierząt, czy to małe, czy duże, nie zajmuje się ludzkimi śmieciami. No dobrze, dobrze. Macie rację.
Jesteście bardzo pracowite i pożyteczne. Widzę, że jesteś w porządku. Dzięki. Ale jak kiedyś wrócisz do ludzi, to nie zapomnij im powiedzieć, żeby zostawiali po sobie porządek. Już się zaczyna zaraz. Matko. Krzyszczę, macie jeszcze na linkę. A co właściwie się dzieje? No to ty nie wiesz? Zaraz będzie to, na co wszyscy czekają każdej majowej nocy. Koncert! Cicho, bo zaraz się zacznie. Przepraszam, czy my skądś się nie znamy? Ja dobrze widzę? Filip ma jedno skrzydełko obandażowane. To prawda. Podobno wczoraj jakiś wstrętny człowiek uderzył Filipa w skrzydełko. No ale zobaczcie, jaki ten Filip dzielny. Ranny, boli go, a śpiewa. Tylko szkoda, że latać nie może. Gdybym ja dorwała takiego łobuza, to bym go popieściła moim żądełkiem. O, masz rację. A ty mu co myślisz? No tak, masz rację. Kot! Zobacz! Kot! Cicho, nie przyszedł. Kot! Zobacz, kot! On zaraz pożre słowika! Uspokój się, no teraz będzie najlepszy moment. Słuchaj, słuchaj, się. Kot! Zobacz, stop! Tam jest kot! Ojej. To naprawdę kot! Ratuj się, kto może! On jest stracony! On nie może latać! Co robić? Jak mogłem nie zauważyć, że ten smakowity ptaszek to człowieczy pobudnik? A takich nie można zjadać. No cóż, pogonię chociaż tę wstrętną muchę. Jego noga, trzeba mu pomóc! Pomóżmy! Koniec tej zabawy. Czas się zdrzemnąć. Muszko, widziałaś, to był Gucio? No, poznałam go. I nie poznałam. Bo to był już inny Gucio. Już się zmienił. Czy znacie tego dzielnego pokutnika? Tak, trochę znamy. Uratował mi życie. Następnej nocy będę śpiewał tylko dla niego. Niech przyjdzie, będzie honorowym gościem. Jak go spotkamy, to przekażemy. Dobra, lećmy go poszukać i wspomnimy o tym koniecznie. Dobra, ale Musinko, przecież Gucio nie ma swojej czapeczki. Bez niej jest kompletnie bezbronny. Panie Wielkie, czapeczka! Oj, zjadłoby się coś, nieprawda, Szerneście? Jak zawsze masz rację, Krespinie. A gdyby tak tu zarzucić sieć, Albercie? Tak, do roboty, chłopaki. Jedna nitka, druga nitka, tak to właśnie się zaczyna. Już za chwilę będzie tutaj wielka pajęczyna. Może jakaś mucha wleci w nasze lekkie sieci. Tłusta mucha, cyk, już odprawia mi się śni. Wielka mucha, cyk, już odprawia mi się śni. Pyszne są racuchy z muchy, a się mi zaś chce paluchy. Dość mam zuchy z karaluchy. Słyszysz, jak mi burczy w brzuchu? Może jakaś mucha wleci w nasze lekkie sieci.
Już od dawna mi się śni. Wielka mucha, bzy, już od dawna mi się śni. Trzymaj! Dzięki. Kryspinie. Co? Trzymaj! Ale tędy nie przeleci żadna mucha. Sieć trzeba zostawić tam. Tu. Na niczym się nie znasz, Kryspinie. Prędzej pomrzemy z głodu, niż coś tu złapiemy. Sieć powinna być... O tam! Nie. Na niczym się nie znasz. Cicho bądź. Sieć powinna być... Cicho! Cicho, jakaś mucha leci. Szybko, zostawiamy sieć. Przeze mnie ten biedny słowik mógł stracić życie. Jak mogłem być tak okrutny? Przecież on naprawdę tak pięknie śpiewa. Do ataku! Ratunku! Zostawcie mnie! No, może być. Tam jakiś taki mało tłusty. Bardzo dobrze. Tłuszcz szkodzi do wątroby. Zostawcie mnie! Ej, zostawcie go! Natychmiast! Zobaczcie, braciszkowie, jedzonko przyleciało. Chodźcie bliżej, muszki! Muszko, nie podchodź, uważaj! A wy wypuśćcie go w tej chwili! Bo co? Bo może jest trujący jak muchomor. Patrzcie, no jedzenie. Chce nam rozkazywać. No, wy nic nie rozumiecie. On nie jest do jedzenia. Tak. Oczywiście, pani muszka. A ja jestem król lew! Tylko grzywę zgubiłem! No to jest ludzki pokutnik. Tylko no, czapkę zgubił, no. No zrozumcie. Mucha! Filip, mucha, gdzie jesteś? O, tu jesteś. Mam twoją czerwoną czapeczkę. I bardzo dziękuję ci za ocalenie. A co tu się dzieje? Zabierajcie natychmiast tę sieć! No właśnie. Już odplątujemy, niech się Filip nie denerwuje. Przecież nie mam czerwonej czapeczki. Skąd mogliśmy wiedzieć, że to ludzki pokój? No mówiłyśmy! Jesteście wstrętne! Nic nie robicie, tylko krzywdę innym wyrządzacie. My nic nie robimy? A wiesz, ile wysiłku wymaga utkanie porządnej pajęczyny? A wiesz, ile trzeba się napracować, żeby coś upolować? Chyba służąca nie przynosi śniadania do łóżka. Jaka służąca? Oszalałeś? Chory jesteś? Idziemy. Ludzie są dziwni. Chodźmy. Idziemy. Guciu, zrozum, że my w przyrodzie mamy tak, że jak chcemy zdobyć pożywienie, to musimy się okropnie napracować. No. Po prostu żaden leniw w świecie przyrody nie przetrwałby za długo. Oj, nie. Oda. Jutro zapraszam cię na mój koncert. Pamiętaj, jutro wieczorem. Muszę się jeszcze wiele nauczyć. Powiedzcie mi jeszcze o przyrodzie. Wszystko ci opowiemy, to lećmy. Pomocy! Pomocy! Joasia? Ulka, to ty? Zaglądałam się w foliową torebkę i nie mogę wyjść. Pomocy! Wypuśćcie nas! Joasia! Ulka! Ojejku! Co się stało? Muszę was stąd wydostać. Pośpiesz się, bo my się tu zaraz udusimy. Jeszcze słońce dzisiaj tak grzeje, że za chwilę się upieczemy. No nie mogę. Co ja mam zrobić? A może spróbuj chociaż żądełkiem trochę dziurek porobić w folii, żebyśmy dostali powietrza. Okej, to jest dobry pomysł. No nie, no nasze żądełka nie są do tego przystosowane. Co ja mam teraz zrobić? Przyjdzie nam tu umrzeć. No i zrozum, Guciu. To jest tak w przyrodzie, że absolutnie każde stworzenie pełni w niej jakąś rolę. Tak, i żeby przeżyć musisz naprawdę ciężko pracować. Cały czas. No rozumiem. Chyba nauczycielka Ala kiedyś coś o tym mówiła. Nie.
dziwne. Jakbym znał skądś to miejsce. No oczywiście, no. Tutaj byliście z rodziną na tym pikniku. A te budowle? Co to jest? Jak to co? To są te foliowe torebki, które ostatnim razem zostawiliście. Pomocy! 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 Bo za chwilę umrzemy! O, jak dobrze, że jesteście. Może wspólnymi siłami uda nam się uratować moje koleżanki. Spróbujmy. Muszka, muszynka, chwyćcie tutaj, dobra, a ja sprzątam tutaj. Dobra, ciągnijmy. No dobra, no ja pewnie wiem. Dawaj. Mocniej, no muszko, przyłóż się. Nie mogę. Nic, nie dam rady. A jakby to przegryźć czy coś? Nie wiem. Nie wiem. Rządełkiem, no nie mam czy rady. A może... Może spróbujmy tym. Dobry pomysł, dawajcie. Na trzy. No. Raz. I dwa. I trzy. Na trzy. Na trzy. Drugą. I raz. I dwa. I trzy. O Boże, jak dobrze. Już myślałam, że się wyjrzałam. Się kurwa. No to szczęście. To wszystko dzięki tym uchom. Bez nich nie dałabym rady. A swoją drogą... Gdybym dorwała tych ludzi, którzy zostawili te torebki, to bym ich solidnie urządliła. Oj tak. No, to ja je zostawiłam, kiedy byłam człowiekiem. Przepraszam. Jasia? Ty tutaj, jako pszczoła? Nie do wiary. Gucia? Ta mucha to ty? To ciebie wróżka też zamieniła? Też zamieniła. I słusznie. Ale gadaj, co się z tobą działo? Ja za takim byłam okropnym człowiekiem. Musiałam usługiwać królowej pszczół. Teraz już wiem, co czuła Marianna, kiedy ja... No, wy tu gadu, a tam królowa czeka na nektar z kwiatów. Musimy się pospieszyć, bo będzie się gniewać. A wy później możecie sobie pogadać. Jasiu, a mogę lecieć z tobą? No, to znaczy z wami? No, możesz spróbować, ale nie wiem, czy królowa puści cię do ula. Lecz z nami, Guciu. Może się uda. Mam ci tyle do opowiedzenia. Chodźcie, ale już chodźcie. My też lecimy w swoją stronę. To wiem. Lećmy do szefowej. Wszystko jej zameldujemy. Szybko, chodź. Wejść. A ty gdzie się podziewałaś? Przyniosłaś nektar? Tak jest, wasza wysokość. Proszę mi wybaczyć spóźnienie, ale zostałam uwięziona na foliowej torebce. Ci wstrętni ludzie. Nie dość, że sami chcą się zniszczyć, to jeszcze niszczą przyrodę. A teraz wyszoruj mi płaszcz. Już się robi. Muszę powiedzieć, że spisujesz się całkiem nieźle. Jesteś naprawdę pracowita. A to kto? Żołnierze? Zrobi z nim porządek. Królowo, proszę, oszczędź go. To mój przyjaciel Gucio, ludzki pokutnik. Chciał tylko zobaczyć, jak wygląda życie pszczół. A, Gucio, ten leń i darmozjad. W naszym ulu nie ma miejsca dla darmozjadów. Porządlić! Ale nie zabijać, mama czapeczka. Królowo, zlituj się, proszę. To on ratował nas dzisiaj od śmierci w foliowej torebce. No skoro tak, to niech wejdzie. Chodź. To prawda, królowo, co o mnie mówiłaś. Ale ja naprawdę chciałbym się zmienić. Proszę, pokaż mi, jak wygląda życie pracowitych pszczół. No dobrze. Pszczółki? Pokażcie temu leniowi, jak wygląda prawdziwe życie pszczół.
A ile pożytku przynosicie przyrodzie i ludziom? Chociaż ludzie nie zawsze są wam przyjaźni. Ale obiecuję, gdy znowu będę człowiekiem, będę pracować tak jak wy. Dobra, dobra. Dosyć gadania. Ja idę do tysięcy moich pszczelich dzieci, a ty pomóż Jasi nazbierać jeszcze nektaru. Ja też chciałbym wrócić już do ludzi. Ach, Guciu, twój czas jeszcze nie nadszedł. Bądź cierpliwy, a tymczasem zostawiam cię w towarzystwie moich asystentek. Słuchaj ich. Guciu, nie martw się. Na ciebie też przyjdzie pora. Do zobaczenia. Do twojego domu. Lećmy. Już jesteśmy. Tak. Tylko słuchaj uważnie. Tak chciałbym wykształcić Gucia. Żeby był mądry, rozsądny, żeby znał języki. Bez tego w dzisiejszych czasach nie da się niczego osiągnąć. I żeby w przyszłości przejął firmę. Ostatnio nie domaga. Tato, ja przepraszam, zmieni się. Co za mucha tu lata? Kompletnie nie wiem, co z nim zrobić. Jest tak nieodpowiedzialny, nie chce się uczyć. Co robić? Co robić? Mamo, to ja! Patrz, to ja! Wciąż nie mogę uwolnić się od tego wspomnienia. Przecież minęło już tyle lat. Moi synowie, moje dzieci, moje bliźniaki. To moja wina. To moja wina. Chciałam pomagać innym. I pomagałam. Pojechałam na Ukrainę. Pomagałam tym biednym dzieciom. Skąd mogłam wiedzieć, że trafię akurat na epidemię odry? Może gdybym ich zaszczepiła. Ale nie. Byłam taka pewna siebie. Chciałam być nowoczesna. No a teraz... Teraz nie ma ich. Mam jeszcze Gucia i Helusię. Z Helusią nie ma problemów. Ale Gucio... On cały czas na coś narzeka, nie chce nic jeść. Cały czas leży w łóżku, tylko żeby nie był chory. Te muchy. Trzeba będzie założyć siatki na oknach. No ale teraz już na mnie czas. Idę na cmentarz do moich bliźniaków. Mamo! Mamo! Ja wcale nie jestem chory. Czasem udaję. Teraz już wiem, czemu tak często wychodzisz. Chodzisz na cmentarz. Józiu! Chodź tu do mnie. Czego panienka sobie życzy? Opowiedz mi, jak tam twoje dzieci? Wszystko dobrze. Szymek i Dorotka chodzą do szkoły. Może orłami nie są, ale wstydu mi nie przynoszą. Same czwórki, piątki. A do tego
całe popołudnia spędzają w schronisku. Kochają zwierzęta. A Elwirka? Jakoś sobie radzimy. Lekarze mówią, że już nigdy nie będzie chodzić. Jeździ na wózku, przez co nie możemy tak często wychodzić na dwór. Wie panienka, mieszkamy na drugim piętrze. Ale dzisiaj jest inaczej. Dzisiaj wychodzimy. Elwirka ma urodziny. Józiu, dzisiaj nie mogę, ale jutro odwiedzę Elwirkę, obiecuję. I pójdziemy na spacer, a dzisiaj przekaż urodzinowy prezent ode mnie. Ale panienko, nie trzeba. To na pewno bardzo drogie. Oszczędzałam całe 3 miesiące. Proszę, weź. Chcę, żeby było choć odrobinkę szczęśliwa. Dziękuję. Panienka ma takie dobre serce. Dziękuję, przekażę jej. Helusiu, poczekaj. Helu... Przepraszam cię. Jak mogłem być tak okrutny? A Józia nigdy nie interesował mnie jej życie. Rodzina. Przepraszam, Józiu. Znowu człowiekiem.
I jestem pewna, że innym człowiekiem. Powodzenia. Guciu! 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 Tutaj! Tutaj jestem! Guciu, gdzie ty byłeś? Wszyscy za tobą tęsknili. Nie rób nam tego więcej, proszę! Gdzie byłeś? Gdzie byłem? Byłem muchą. Guciu, nie fantazuj, proszę cię. W sumie to sam nie wiem, czy to było naprawdę. A może to był tylko sen? Ale jeśli to był tylko sen, to naprawdę wiele się nauczyłem. Mamo, tato, Helusiu, tak bardzo was przepraszam. Byłem dla was taki niemiły. Musimy wrócić na łąkę, posprzątać foliowe torebki. No i później posłuchać koncertu Słowika. O, Jasia, ty też w nim byłaś. O, nasz Gucio chyba się zakochał w Joasi. To dziwne. Ja też miałam sen. Ale taki mądry sen. Tak mądry, że jak tylko się obudziłam, musiałam od razu zadzwonić do Marianny i ją przeprosić. A poza tym mi też wydaje się, że... Powódka, śpiochy! Słuchajcie! Słuchaj, Joasiu! Panna Marianna wraca! Czyż to nie cudowny sen? Józiu, i ty też śniłaś? O co wam chodzi? Nie martw się, Józiu. My się tak tylko cieszymy. A ja naprawdę was wszystkich bardzo kocham. Czasem warto jest trochę pośnić, nieprawdaż, Jasiu? Zapowiadał się taki zwyczajny dzień. Trochę magii i wszystko zmieniło się. Otworzyły się serca, minął już smutny czas. Wreszcie radość i miłość zagościły w nas. Cudowny sen ognie. Wielki cel.
trochę magii i wszystko zmieniło się. Yeah.